Błogosławiona rodzina Ulmów została beatyfikowana w miejscowości Markowa, dokładnie w tym miejscu, gdzie ponieśli śmierć męczeńską, ratując Żydów. I po tej uroczystości Episkopat Polski zdecydował, że te relikwie rodziny Ulmów rozpoczną peregrynację, czyli taką wędrówkę po całej Polsce, gdzie w różnych kościołach, w różnych diecezjach wierni będą mogli oddać cześć relikwiom, ale co więcej, zaznajomić się w ogóle z tą błogosławioną rodziną, no i z tym wszystkim, co ona niesie, bo ona niesie niesamowite przesłanie, niesamowite wartości. Nasza diecezja otrzymała te relikwie niedawno i ksiądz biskup Roman zdecydował, że te relikwie odwiedzą tylko niektóre kościoły, zasadniczo 6 kościołów na terenie naszej diecezji bielsko-żywieckiej. W Bielsku to jest osiedle karpackie, parafia Chrystusa Odkupiciela Człowieka, następnie parafia w Oświęcimiu, ale już wiemy, że też te relikwie zagościły w klasztorze sióstr karmelitanek, które modlą się w pobliżu obozu oświęcimskiego za wszystkich pomordowanych i o pokój na świecie. Następnie były te relikwie już w Andrychowie i odwiedziły też, już wiemy dzisiaj, klasztor sióstr Klarysek w Kętach. No, przed nami peregrynacja właśnie w naszym kościele, także jutro w Ustroniu, w parafii świętego Klemensa, i ostatni etap, to będzie taki ciekawy etap, konkatedra w Żywcu do południa, a po południu ostatnie nabożeństwo fatimskie w Rychwałdzie, w sanktuarium królowej Żywiecczyzny. No i później już te relikwie udadzą się do innej diecezji. Czyli szczególny czas odwiedzin, modlitwy i takiego zamyślenia nad tym wszystkim, co niesie nam właśnie beatyfikacja i cała w ogóle postawa rodziny Ulm. Tutaj w kościele świętej Marii Magdaleny mają się zgromadzić wierni i kapłani z 4 dekanatów: cieszyńskiego, goleszowskiego, strumieńskiego i skoczowskiego. O 17 przywitaliśmy te relikwie uroczyście w drzwiach kościoła. Zostały one przekazane w taki sposób, że obraz rodziny Ulmów, który wraz z tymi relikwiami peregrynuje, zabrała do kościoła młoda rodzina, małżeństwo cieszynian w strojach cieszyńskich. Natomiast same relikwie wniosła rodzina, rodzice i dwójka dzieci, które są właśnie z rejonu Śląska Cieszyńskiego. Relikwie zostały przekazane rodzinie, bo to ta peregrynacja to też jest, można powiedzieć, święto rodziny. Teraz właśnie o godzinie 17:15 rozpoczyna się modlitwa różańcowa. W czasie tego różańca będziemy rozważać nie tylko życie Ulmów, ale też, no właśnie, to, czym się powinny kierować współczesne rodziny, co jest ich wartością, co jest im skarbem. W tym różańcu uczestniczy ksiądz biskup Piotr Greger, który będzie przewodniczył Eucharystii o godzinie 18 i wygłosi również Słowo Boże. Następnie po tej Eucharystii rozpoczyna się czuwanie. To czuwanie będzie miało kilka elementów. Będzie można oddać cześć relikwiom, podejść, dotknąć, przeżegnać się, otrzymać pamiątkowy obrazek z modlitwą do rodziny Ulmów, czy też przez wstawiennictwo rodziny Ulmów. Będzie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, małżeństw, które zgromadzą się w kościele. To będzie o 20. Później będzie modlitwa rodziców za dzieci i możliwość pobłogosławienia rodziców. Zanika w naszych domach powoli ten taki bardzo ciekawy obraz staropolski, że rodzice błogosławili swoje dzieci. Chcemy to dzisiaj odnowić w kościele. Następnie będzie jeszcze jeden element, mianowicie taka chwila ciszy, adoracji
i o 21:00 poświęcenie rodzin przez wstawiennictwo rodziny Ulmów, apel jasnogórski i zakończenie całego czuwania. Czyli kilka elementów to czuwanie dzisiejsze ma. Myślę, że ma bardzo poważny wymiar, ponieważ świat, w którym żyjemy i społeczeństwo, w którym żyjemy, zaczyna być społeczeństwem bardzo różnorodnym. Mianowicie mamy różne kolory skóry, różne pochodzenia, mamy też różne religie nawet, mamy też więc różne zwyczaje, różne kultury. Rodzina Ulmów nam wskazuje, że największą wartością jest człowiek. Człowiek jest stworzeniem Bożym, niezależnie od tego, skąd pochodzi, jaki ma kolor skóry, jaką religię wyznaje, jest człowiekiem, jest dzieckiem Bożym. I dlatego to, co powinno nas łączyć, to miłość. No i oni tą miłość zaprezentowali w sposób heroiczny, oddając życie za Żydów, tych, którzy potrzebowali wtedy pomocy. No i wszyscy zginęli. Ale świadectwo ich jest żywe, bo żyją przez to pośród nas. Myślę, że taka opowieść o rodzinie Ulmów i o tym, co zrobili, już krążyła, przynajmniej w społeczeństwie polskim, od momentu, kiedy uznano ich za kandydatów na ołtarze. Także i społeczność międzynarodowa wtedy się o tym dowiedziała. Natomiast myślę, że beatyfikacja i ta peregrynacja też przyczyni się do tego, że to świadectwo ich życia, a także tej męczeńskiej śmierci, stanie się powszechnie znane w całym Kościele. Jeśli Ojciec Święty zdecyduje, że będą oni kanonizowani, będą też czczeni na ołtarzach całego świata. To jest, myślę, bardzo potrzebne dzisiaj świadectwo.